Witam was, moi drodzy kochani, serdecznie 25 odcinek z serii levelowania nowego konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken i zapraszam, moi drodzy, do oglądania, ponieważ dzieje się dużo. Wbiłem 39 level i żegnamy się z Michigan. Żegnamy się ze szczupakami, moi drodzy, z Michigan. I teraz pewnie ktoś z was zada pytanie: no stary, no ale przecież delta, na którą teraz się będziemy udawali, jest od 34 levelu. Czemu tak długo siedziałeś na szczupakach? A powodów jest kilka, moi drodzy. Po pierwsze, na pewno dlatego, że mi się po prostu podobało na tych szczupakach. A po drugie, kwestia kasy. Kasy, kasy i jeszcze raz kasy. Kasy, które musieliśmy zarobić po to, aby być przygotowanym na Delta San Jacquin, czekolwiek to się nazywa. Mówimy o tej naszej miejscówce, 9800 za wejście. No i moi drodzy, dlaczego kasy? Zaczniemy oczywiście tak, po pierwsze, siatka. Siatka, bardzo ważna rzecz, jeżeli pójdziesz na Deltę, musisz mieć siatkę, moi drodzy, taką przynajmniej jaką ja mam, żeby 25 kg ryby pojedynczej pomieściła, ponieważ no, jesiotry mają do 25 kg. Czasami sporadycznie może się zdarzyć, że się trafiłby jakiś, ale to jest raczej kwestia fuksa, że ci się trafi 25,001, ale raczej szanse są na to małe, więc no powiedzmy, że tutaj tego nie ryzykujesz. Więc przynajmniej tą siatkę musisz mieć, która mieści poszczególną pojedynczą rybę 25 kg. Ja mam siatkę 150 kg, nie będę na razie kupował mocniejszej, dlatego że po prostu mamy ograniczony budżet. Słuchajcie, mamy 150 tysięcy niby aż, a zaraz się przekonacie, że wcale to nie tak dużo. Dziś robimy przygotowanie do Delty tak naprawdę, czyli robimy po prostu zakupy. I od razu wam powiem, moi drodzy, tak. Nie będę, to może was większość zdziwi, ale moi drodzy, nie będę zmieniał sprzętu. Będziemy łowić na wędkę, którą pewnie naprawimy, albo ją lepiej skonfigurujemy. Będziemy łowili, moi drodzy, na spławiczek z oczywiście motorówki. I to jest mój cel na sam początek związany z Deltą. Nie będziemy, moi drodzy, łowili z gruntu, ponieważ nie mamy na tyle mocnego sprzętu, aby łowić z gruntu. Ale mamy fajną metodę, którą wam zresztą pokażę w następnym odcinku, jak fajnie łowić jesiotry, bo mówimy w tej chwili o jesiotrach, jak fajnie łowić jesiotry z motorówki. No właśnie, z motorówki, a nie z kajaka. Dlatego oszczędzaliśmy, kochani, pieniądze i zobaczmy, czy stać nas na motorówkę. No, 62 tysiące, myślałem, że kosztuje drożej ta motorówka, powiem szczerze. Bałem się, że jest droższa, no tej, wiadomo, że później możemy sobie zaszaleć i kupić taką, czyli najtańszą motorówkę, kochani, kupujemy za 62 tysiące. Dlaczego, jakby ktoś pytał? No, a moi drodzy, właśnie dlatego, że ta misja jest bardzo ważna na motorówce. Kajakiem zbyt długo byście się przemieszczali z punktu A do punktu B. I dlaczego kupiłem motorówkę? Tylko kasy mi coś chyba nie ubyło, moi drodzy. Ja nie wiem, co się stało. Patrzcie, coś się zawiesiło. 60 tysięcy miało, ale numer. Kupiłem motorówkę. Kupiłem, słuchajcie, motorówkę. Ja nie widziałem, co było napisane. Dopiero może na zapisie nagrania zobaczę, ale kupiłem motorówkę, miałem 153 tysiące, nadal mam 153 tysiące. No dobra, może oddali mi kasę, którą mi ukradli ostatnio za wejściówkę nieudaną. No i oczywiście, moi drodzy, nie będziemy sprzętu lepszego kupowali, ale skoro kasa nam się zgadza, to zerknę na razie na siatkę. Zerknę na siatkę, ale powiem wam, że nawet tą siatkę mamy i dopiero na 40 levelu będzie można kupić. Nie wiem, czy bym chciał. Nie wiem, czy nie kupię od razu jakiejś 48 level. Zobaczymy. To będziemy patrzyli, jak stoimy po prostu z kasą, nie? Także nie będę na razie pokrowców na wędziska kupował, podpórek na wędki, bo tak jak mówię, według tego założenia my mamy łowić po prostu te jesiotry z łódki. No ale, moi drodzy, trzeba przygotować oczywiście naszą wędeczkę, którą oczywiście naprawimy, niech już będzie, skoro mamy kasę Adix, wytrzymałość do 11,5 kg, mocniejszej na razie nie kupimy, 11,5 kg. I teraz tak, kołowrotek chciałbym, żeby też w miarę pasował, jest do 10 kg kołowrotek, więc go sprzedamy,
kołowrotki spinningowe i kupimy sobie też taki do 11, czekajcie, 11,5 była wędka, 11,5. No to chcemy sobie zrobić, żeby na, żeby to jakoś fajnie pasowało. 8,5, 11. Po 11 mógłby, to kwestia ceny, 15. Lineger to jest całkiem spoko kołowrotek, ja z niego korzystałem. A dalej? Tu już są dosyć, aha, tu jest Lineger, 12. 12 nie chciałbym, nie. Nie, 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 bo to nam wędka się będzie psuła za bardzo. Czyli słuchajcie, 12 kilo nie. Jak jest 11,5 wędka, no to niech będzie 11 kołowrotek. Żeby zamknąć, no to może mocniejszy trochę by mógł być. Odrobinkę możemy dać 12. Dobra, słuchajcie. Kup. Nie wiem, czemu to już mam w plecaku. 12 kilo. Aha, bo to może na innym tym. Dobra. 6000, czyli 12 kilo, 11,5, no i żyłkę oczywiście. Ender, no nie może być mocniejsza za bardzo, znaczy może być mocniejsza żyłka. Dobra, plecionka niech będzie 12,1 i przypon tytanowy. Do tego nam niekoniecznie jest, kochani, potrzebny ten przypon tytanowy. Serio mówiąc. Do tego nie do końca nam jest, słuchajcie, potrzebny przypon tytanowy. Haczyki zaraz znajdziemy. Co się stało, kurczę, z tym? A jest, dobra, cygaro. Przypon niekoniecznie. No haczyki pewnie będziemy na siódemkach próbowali, bo będziemy tłukli jesiotry. Także siódemki będzie minimum. No i teraz, moi drodzy, zobaczmy sobie. Aha, jednak, aha, dobra. Zanęta musi być. No na razie założę tak dla ściemy naturalną ikrę, ale to nie to. Słuchajcie, dobra, zobaczmy sobie w ramach przypomnienia, bo to jest też ważne w zakupach, żebyście wszystko przemyśleli, zanim się udacie na daną miejscówkę, tak? Karpia na razie sobie darujemy, karpia będziemy jak najbardziej z brzegu już później łowili, czyli duże kawałki ryby i rak. To też nam będzie potrzebne, ale to nie jest niestety, kochani, prawda, co tam napisali. Że tylko tak, rak krojony, jak najbardziej rak krojony jesiotry biorą, ale kupimy sobie tylko dwa. Z tym dużym kawałkiem, oczywiście mięso szczerzuji też, ale bierze jeszcze na sakiewkę ikry. Na sakiewkę ikry bierze bardzo fajnie, tylko to jest troszeczkę, ale jedną, może dwa kupimy też, niech 30 będzie. Tylko muszę patrzeć, żebym oczywiście dobrze kupił. Duże kawałki ryby nie. Sam rak, tam jest, widzicie, napisane rak zamiast rak krojony. To też jest troszeczkę takie, wiecie, wprowadzenie w błąd, moim zdaniem, jeśli o to chodzi. Rak krojony, na duże kawałki ryby mi raczej jesiotry nie brały, czyli albo będzie to sakiewka ikry, którą już mamy, albo rak krojony i na to będziemy wyciągali, moi drodzy. Jeszcze było mięso szczerzuji, ale na to karpie biorą i tutaj akurat nie będziemy się w to bawili. Czyli albo na pewno będzie to rak krojony. Dużego kawałka ryby bym nie brał, chociaż on nie jest jakiś tam super drogi, ale za 5 to stop. Dobra, no nie wiem, a dwa kupimy też, niech będą. Dwa sobie kupimy, niech sobie będzie w plecaku. No i z tym właśnie, moi drodzy, ekwipunkiem pójdziemy. Sakiewka ikry. Na pewno sakiewka ikry powinna oddać. No i będziemy na spławiku łowili, kochani, z motorówki, metodą, którą wam pokażę. Bardzo fajną, taką, w której szybko levelujecie, szybko awansujecie i wszystko będzie super. Na razie po prostu ciułam kasę, nie wydaję tej kasy. Nie reklamuję, moi drodzy, niczego. Co macie zrobić, czego macie nie robić, po prostu zróbcie tak, jak uważacie. Natomiast, aha, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Będziemy na delcie siedzieli nocą, ale to dowiecie się w następnym odcinku. Moi drodzy, jeszcze przejrzyjmy sklep. Musicie naprawdę, zanim tam pójdziecie, się zastanowić kilka razy. Jeżeli byśmy chcieli łowić z gruntu, pewnie bym zajrzał na jakieś
wędki, a teraz zrobimy na zasadzie, słuchajcie, sprawdzenia. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli kupić taką wędkę do 16 kilo, która moim zdaniem byłaby spokojna. Tu nawet tą mamy, 15 kilo, no to jest nasza wędka do 15 kilo. Więc to nie jest wielka różnica tutaj. Gdybym kupił to już później naprawdę taką 20. I oczywiście wrócimy wtedy sobie już na szczupaki, konkretne szczupaki połapiemy na konkretnych wędkach, z brzegu oczywiście. Ciężar wyrzutu to jest oczywiście gruntówka, więc nasza spławikówka myślę, że spokojnie powinna dać radę i tu postawimy kropkę, bo zobaczcie, wędka niby 20 tysięcy, kołowrotek drugie 20, już by nam się kasa skończyła. Poczekamy, poczekamy i też w kolejnym odcinku będziemy oczywiście też te jesiotry tłukli z brzegu, bo to nie jest tak, że tylko z motorówki. Ale to już zobaczycie później, plan jako taki mam. I tyle, moi drodzy, no i tyle. Będę się udawał za chwilkę na deltę i pokażę Wam tą metodę. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.